Wiecie, RMF, Adam Hoffman, dzień dobry, witam. Dzień dobry, witam serdecznie. Rzecznik Prawa i Sprawiedliwości, no dzisiaj też chyba polityczny nieboszczyk. Ale dycha. Ale ledwo. No ale ledwo, ale dycha. Ale czuje się pan już politycznym trupem, czy wciąż jeszcze życia, młodym, zdolnym? Odruchy życia są, więc być może reanimacja jest możliwa. A co musiałoby się wydarzyć, żeby tę reanimację przeprowadzić? No, polska scena polityczna jest, wbrew pozorom temu, że mówią, że zabetonowana, to w tej chwili w takim momencie, że przed wyborami prezydenckimi wydaje się, że się nic nie może zmienić, a jednak się trochę może zmienić. Pojawiają się nowe możliwości, by obóz zmiany, tak szeroko mówiąc, zyskał większość, być może większość konstytucyjną. A nie myślał pan, żeby się lepiej sprzedać, może odbudować, dobrze byłoby porzucić poselski mandat, oddać go, zrezygnować z niego? Ja uważam, że jeśli nie będzie możliwości startowania w wyborach z rozsądnej propozycji, czy nie w takiej typu Michał Kamiński, że trzeba napluć na swoich kolegów, tego nie będę robił, to rzeczywiście to nie będę startował. Nie, ale to pan nie będzie startował, ale ja się zastanawiam, dlaczego pan nie oddał tego mandatu teraz, parę miesięcy temu. Nie ma takiej potrzeby, ani nie ma takich okoliczności. Nie, bo grupa pańskich wyborców została zredukowana właściwie do zera. No nie ma dzisiaj wyborcy Adama Hoffmana. Właśnie tak wielu myślało, okazało się po tej sprawie ostatniej, czyli tego procesu z Bronisławem Komorowskim, kiedy zostałem pozwany za dociekanie prawdy, za pytanie. I już skazany, choć nieprawomocnie, okazało się, że wiele telefonów, maili, wpisów na serwisach społecznościowych od moich wyborców, od sympatyków, ale także wyborców, z kojarzem się trzymał, że trzeba walczyć, że tu czy chodzi o zasady. Jakichś sympatyków, no, chciałem wyborców? Im gorąco podziękować, bo ja sam byłem bardzo pozytywnie tym zaskoczony. Także z mojego okręgu, z Konina, z Gniezna, ale nie tylko, z całej Polski. I nie sądzi pan, że ktoś ze śledztwem prokuratorskim na karku nie powinien mieć w sobie na tyle dużo, no rzekłbym, zuchwałości, żeby rwać się na pierwszą linię frontu walki ale politycznej w wyborach prezydenckich? Prokuratorskim na karku. No, Adam Hoffman. Nie. A co prokuratura robi w pańskiej sprawie? Nic. Prowadzi postępowanie w sprawie. No, ale to pan je zapoczątkował. No i pańska sprawa, pański kasus. To jest wielu posłów, którzy podlega tej samej sprawie. Ba, jest postępowanie w sprawie 150 blisko posłów dotyczących kadencji 2-5-2-7. Także to jest rzecz powszechna. Musiałby pan się czuje niewinny. Nie, ja tego przecież święty. Nie. Przecież ja nigdy nie mówiłem, że czuję się święty. Ja wyciągnąłem i wyciągam wnioski z tej sprawy. Ja uważam, że żałuję, że tak się stało i mówiłem o tym, że gdybym mógł cofnąć czas, to nigdy bym tak więcej nie postąpił. Mimo, że postępowałem według swojej wiedzy najlepiej, jak wydawało mi się można, no ale no, czas już upłynął i teraz trzeba pracować, żeby odpracować bo swoje. Pan myśli wciąż o sobie jako o symbolu obciachu? Ja myślę o sobie jako ktoś, kto został w to wrobiony, z kim zrobiono na pewno, może wrobione złe słowo, z kogo zrobiono symbol obciachu. Ja walczę Panie o to, żeby nim nie zostać. Trochę refleksji, no zachował się ale pan po cwaniacku, mówiąc wprost. Ale mam naprawdę sporo refleksji i nie zachowałem się w ten sposób, proszę nie, tak nie no, mówić. No nie, no próbował pan wyciągnąć na boku parę złotych ale to z kasy nieprawda, Sejmu. Ale no. Nieprawda, no insynuuje pan, wie pan, takie insynuowanie to jest no, mimo wszystko... Nie tylko z okazji świąt wielkanocnych, ale w ogóle nieładne i nie na miejscu. Bo a żeby jak tak pan mówić, insynuuje coś prezydentowi, to jest ja ładne i na miejscu, a jak ja pytam pana pan o to, pyta, dlaczego pan wyciągał parę złotych z kasy Sejmu. Właśnie za takie pytanie zostałem i nie takie pan pytanie. Pan mówi, że pan można każde pytanie zadawać, bo to jest wolność słowa. Pan insynuuje rzecz, która jest przestępstwem, a tutaj nikt o tym nie mówi, nie ma żadnego ani wyroku, ani dochodzenia, ani takiego zarzutu. Ja zaś zadałem pytanie, zostałem pozwany i skazany w tej chwili co prawda nieprawomocnie, ale musiałem zapłacić kilkadziesiąt tysięcy złotych za to, że chciałem wyjaśnić rzecz w obecności ministra prezydenckiego, zadać pytanie ministrowi prezydenckiemu, jego komitet honorowy. No to jest jednak różnica. No ale dostał pan już odpowiedź, że tego pana nie ma w komitecie honorowym. No ale to właśnie dostałem odpowiedź od redaktora. Wystarczy i sprawa była zamknięta. Nigdy bym więcej o to nie zapytał. Gdyby nie to, że kancelaria uznała, że prezydenta nie można pytać o takie sprawy, nie można go pytać o przeszłość, nie można pytać o jego związki. Nie tylko związku. Kancelaria, ale nawet sąd uznał. No są takie pytania, które są insynuujące, ale, panie pośle. Ale no są takie, które coś imputują. Jest pan dziennikarzem. Dowiaduje się pan o jakiejś informacji. Wtedy na przykład, że ktoś, pan X jest w komitecie honorowym to prezydenta. Po pierwsze ją sprawdza. Ale ja też to zrobiłem. Wszedłem na stronę prezydenta, na stronę jego komitetu. Szukałem listy poparcia honorowego. To jest oczywiste. Ale nie mogłem tego znaleźć. Ba, świadek w sądzie, czyli członek z sztabu Bronisława Komorowskiego powiedział, że nie ma takiej listy formalnej i że oni nigdzie jej nie publikowali. No to jak siedzę z profesorem Nałęczem, który jest przedstawicielem, nie robię tego pokątnie, nie daję plotek, w żaden sposób, nie wiem, nie kolportuję wiedzy. Pierwszy raz publicznie zapytuję ministra. Minister mówi, nie wiem. Redaktor Olejnik chwilę później mówi, nie ma go. Ja mówię, dobrze, no sprawa jest zamknięta. Nie jest zamknięta, trzeba prewencyjnie kneblować usta i to jest sentencja tego działania Kancelarii Prezydenta. Za chwilę ja będę musiał zacząć pana rzucać ołówkiem. Nie smutno panu, gdy widzi pan, że Prawo i Sprawiedliwość bez Hoffmana całkiem dobrze sobie radzi w kampanii prezydenckiej?
Gratuluję, cieszę się, że sobie dobrze radzą. Nie okazał się pan niezastąpiony. Ale nikt w polityce i w ogóle chyba nie jest niezastąpiony. Cieszę się, że sobie miło dobrze byłoby, radzą. Przy czym, byłoby chyba być niezastąpionym. Przy czym po wynikach ich poznacie, bo to przecież jest tak, że to nie kampania ma być oceniana, tylko wynik kampanii, to jest ważne. Czuje pan, że ta kampania siada? Czuję, że te rezerwy, które zostały dobrze zagospodarowane, rezerwy Andrzeja Dudy, zostały wykorzystane i w tej chwili rozstrzygnie się po świętach wielkanocnych, przy okazji 10 kwietnia i później, kształt wyniku wyborczego. Ale uważa pan, że jeśli on nie zbliży się na parę procent do Bronisława Komorowskiego, to w ogóle nie będzie drugiej tury, czy będzie w niej pozbawiony jakichkolwiek nawet szans? Może nie o parę procent, bo tu na sondażach to trudno, w ogóle sondaże nie mają zbyt dużej wartości opisu rzeczywistości, ale na samych tematach kampanii i jakby takich umocowaniach kampanii Bronisław Komorowski zagrał na generała, czyli generał spokój, może być wojna, ja tu będę prowadził Polskę. Andrzej Duda gra na ekonomii, czyli euro i drożyzna. Moim zdaniem, lepiej przemawia do wyborców? Moim zdaniem bardziej angażującym tematem jest oczywiście temat bezpieczeństwa. To jest on bliski, to co się dzieje za wschodnią granicą. Ludzie się pytają, czy będzie wojna, czy nie będzie wojna. Nie pytają się, czy będzie jutro euro, czy nie będzie euro. I tutaj to trzeba przepracować. A uważa pan, że te haki, haczyki wyciągane przeciwko Bronisławowi Komorowskiemu pomogą w kampanii, czy raczej obrócą się przeciwko tym, którzy je stosują? Ale to haki, haczyki wyciągane są przeciwko wszystkim kandydatom. Andrzejowi Dudzie tak samo, bardziej lub mniej udolnie. To jest normalne w kampaniach politycznych na całym świecie, no to, że prowadzi się tak, że sztaby prowadzą także czarną kampanię. Czyli idźcie tą drogą, podpowiada pan. Czarna kampania nie jest zła. Nie chcę być ten straszny, ten okropny, który namawia do złego. Jest. Ale jeszcze bardziej. No, jak się pewnie, pan utrzymuje, że się pewnie już nie da jednak. Ja sądzę, że bez tego nie ma dziś kampanii. Znaczy, także dekonstruowanie tych wizerunków, czy pokazywanie słabych stron kandydatów jest elementem kampanii. Od kiedy pan wiedział, że Duda będzie kandydatem PiSu? No, przebąkiwało się o tym, mówiło się o tym dość dawno. Ale od kiedy było to pewne? Ja pierwszy raz taką rozmowę pamiętam, że w ogóle kilka lat temu mówiło się o tym. Ja byłem... Rozmawiałem o tym, była taka rozmowa dotycząca być może prawyborów i udziału Andrzeja Dudy, być może Zyty Gilowskiej, więc ta kandydatura od kilku lat już pojawiała się na rynku. Ale na ostatniej prostej miał przeciwko sobie jakiegoś silnego kontrkandydata? Myślę, że prezes zdecydował, że to będzie Andrzej Duda już jakiś czas temu. Jeszcze a propos prezesa, w jakiej sprawie go pan oszukał? Nie wiem. Prezes mówi, nadużył mego zaufania, nie pierwszy raz oszukał mnie. Nie wiem, nie miałem okazji. W sprawie wyjazdu do Madrytu? Nie, ja nie miałem okazji rozmawiać od tamtego czasu na ten temat z Jarosławem Kaczyńskim, także no... Nie, ale on sugeruje, że pan powiedział mu, że jedzie zupełnie gdzie indziej, a poleciał wtedy z kolegami do Madrytu. Ja nie chcę tego komentować, nie chcę w ogóle do tej sprawy w ten sposób wracać. Ja tak tego nie pamiętam. Ale liczy pan, że gniew prezesa kiedyś przeminie? Nie, no ja nie jestem, nie stoję w pozycji proszalnego dziada i naprawdę proszę mi wierzyć, wyobrażam sobie życie poza polityką. Jeśli tak będzie, to tak będzie. A co pan będzie robił w tym życiu pozapolitycznym? Mam taką wyobraźnię, że widzę kilka pomysłów na to życie. Oczywiście będzie mi brakować pana redaktora Piaseckiego. Będziemy się spotykać już tylko na biegach masowych. Jako komentatora chętnie będę pana zapraszał. Już tylko na biegach masowych, a nie w studiu. Może mnie pan kiedyś wyprzedzi na tym biegu. No to nie ukrywam, że postawiłem sobie teraz to jako cel. Adam Hoffman, dziękuję bardzo. Dziękuję.